Szanowni Państwo, dbajmy o siebie, pamiętajmy o zakrywaniu ust i nosa, pamiętajmy o dezynfekcji rąk. Po spotkaniach tematycznych zapraszamy na spotkania z autorami jeszcze w sali kameralnej. Tam autorzy podpisują swoje książki, można jeszcze kilka słów z nimi zamienić. Witam Państwa jeszcze raz w Gorlickim Centrum Kultury i zapraszam na pierwsze spotkanie. Przed Państwem Justyna Sobolewska oraz Wojciech Bonowicz i ich tekst Kornel Filipowicz, Mistrz opowiadania. Zapraszam serdecznie. O, dobry. Dobry, dzień dobry. Co za mili ludzie. Proszę Państwa, tak wygląda Filipowicz. Dzień dobry. Tak wygląda książka jedna z Filipowicza opowiadaniami i tak wygląda druga książka. Ta, której Maciek Bielawski nie pamiętał, kto to powybierał. No i taka robota. Gdzie mój mikrofon? Proszę Państwa, no witamy serdecznie. To łatwo jest odgadnąć, które z nas jest które, ale przedstawię. Justyna Sobolewska. Dzień dobry. Wojtek Bonowicz. O, bardzo mi miło. Witajcie serdecznie. Bardzo się cieszymy, że tak przyszliście w sumie licznie na spotkanie o Kornelu Filipowiczu. Od razu chcę powiedzieć, że nasz kolega, który miał prowadzić to spotkanie i zadawać pytania i przygotował pytania, jedzie pociągiem ciągle. Być może się pojawi w trakcie spotkania i okej. No i tak jakoś był miły, że nawet pytań nie przesłał. W związku z tym... Ale jakoś sobie poradzimy. Jakoś sobie poradzimy, bo się znamy, lubimy i też trochęśmy już o Filipowiczu gadali i prywatnie, i publicznie. I myślę, że takie pytanie pierwsze, które trzeba sobie na takim spotkaniu postawić, to właściwie to jest pytanie o to, jakie jest miejsce Filipowicza dzisiaj w literaturze polskiej, w polskiej kulturze, w polskiej wyobraźni kulturalnej, no bo nie wyobraźni przeciętnego Polaka czy przeciętnej Polki, ale w takiej wyobraźni rzeczywiście człowieka, który się literaturą interesuje. Jak myślisz, jak to się dzieje? A ja pomyślę nad odpowiedzią na to pytanie swoją. Mam taką przewagę. Trzeba powiedzieć, że on ma szczęście, bo te książki, które tu stoją, mało który pisarz wraca z przeszłości. No miał to szczęście na przykład Iwaszkiewicz, że wrócił po jakimś czasie czyśćca, były dzienniki i tak dalej, i Iwaszkiewicz wrócił. Natomiast bardzo jest wielu pisarzy świetnych, którzy nie wrócili. Nie wiem, Buczkowski na przykład, prawda? W ogóle nie ma, nie ma śladu nigdzie. Historia literatury jest pełna zapomnianych nazwisk, często znaczących, wspaniałych. A Filipowicz wrócił. Ten powrót zaczął się od obecnych tutaj listów z Szymborską, czyli pierwszy tom z tych trzech w tej samej szacie graficznej. I rzeczywiście te listy przypomniały go. On funkcjonował bardzo długo jako partner naszej noblistki. Tak, co jest tak bardzo niesprawiedliwe, bo kiedy oni się poznali, kiedy w latach żyli razem, to było odwrotnie. To on był wtedy znanym pisarzem, nie tylko krakowskim, tak, pisarzem, do którego pielgrzymowali młodzi pisarze, prozaicy. Tak jak to mówił Pilch, właśnie się chodziło się do Kornela i bywało się być u Kornela, po prostu być przyjętym przez niego, pokazać mu swoje opowiadanie. To było tak marzenie wielu. No wiersze także, tak, on właściwie wszystkich przyjmował. Wielu tak pisarzy i on się też nimi opiekował. Był bardzo ważnym taką postacią w literaturze i w Krakowie i w życiu społecznym w latach 80., bo przecież on zaczął działać. To mi się... To mnie nagle, wiesz, tak oświeciło i zastanawiam się, że pielgrzymowali głównie mężczyźni do niego, prawda? Znaczy to jest ciekawe, że jak sobie odtwarzam teraz wspomnienia Bronka Maja, Jerzego Pilcha właśnie i innych, to było ciekawe, że on był takim wzorem też pewnie męskości i który bardzo pociągał, nie wiem, takim wzorem ojca, ale może jeszcze o tym powiemy za chwilę. Mhm. Tak, znaczy jeżeli on się przyjaźnił z pisarkami, poetkami, na przykład tak, bardzo się tak przyjaźnił z Ewą Lipską, tak, która właśnie była tym młodszym pokoleniem, ale ona nie pielgrzymowała do Kornela, nie, nie, tylko się z nim przyjaźniła, razem jeździli na te ryby słynne. No więc on miał to szczęście, że wrócił nie tylko przez te trzy książki, ale też wrócił
mniej więcej od kilku lat jako poeta. Przede wszystkim ten wiersz Niewola, który zaczął funkcjonować w internecie, w tysiącach powieleń. Nawet Konfederacja przekleiła ten wiersz w jakiejś sprawie. A jeśli mówimy o tym wierszu Niewola... To by się chyba załamał, bo on raczej tak bardzo... Myślę, że on się w ogóle nie spodziewałby się takiego powrotu swoich wierszy o tym, jak tracimy niewolę. Muszę się pochwalić, bo czuję, że mnie nie pochwalisz, ale mam tu pewną zasługę, bo jak uruchomiłem ten wiersz w jednym z felietonów w Tygodniku Powszechnym, to potem przedrukowała Wyborcza i potem się zaczęło, prawda, czy w takim stylu. Ale powiedz mi, bo rzeczywiście takim punktem zwrotnym były te listy. Co sobie pomyślałaś, jak to wyszło? Tak się zastanawiam. Bo wiesz, to jest inna jest trochę perspektywa rzeczywiście Krakowa i Warszawy. W Krakowie trzeba powiedzieć, Filipowicz nie zniknął. Nie ma jeszcze takiego momentu, że został przesunięty, prawda? Ale jak się jechało w Polskę, właściwie nikomu to nazwisko nic nie mówiło. Albo prawie nic, tak jak mówisz, mąż, czy partner życiowy Szymborski ewentualnie. I nagle się pojawia książka, która jest takie ryzyko, że właśnie jeszcze bardziej go wepchnie w taką niszę. Wiesz, ktoś przy kimś. Tak, ale te listy nie są, one są same bardzo ciekawą kreacją, kreacją codzienności. Tu widać ich temperament. No właściwie ja byłam zadziwiona tym w pewnym sensie brakiem intymności. Tu nie zaglądamy im specjalnie do łóżka. Za kurtynkę w ogóle. Nie, widzimy tylko teatr codzienności, który oni sobie kreują nawzajem. Im i jeszcze tym kotom, znaczy temu kotu, który tam jest ważnym bohaterem. I całej tej codzienności lat 80. Myślę, że te listy rzeczywiście jakoś go wydobyły. Być może ktoś przez te listy sięgnął do tych opowiadań, które też... No na pewno redaktorzy Znaku, nie? Bo jak się zorientowali, że listy się cieszą... Listy świetnie się sprzedawały. Takim zainteresowaniem. Ale wiesz, ja sprawdzałam na Allegro i na różnych w antykwariatach. Aha. Filipowicz schodzi. Bo wiesz, jak to jest z pisarzami. Wydawcy pytają antykwariuszy, no jak tam właśnie... Tak. Na przykład z Dygatem taką historię słyszałam, bo Dygat, byłoby wspaniale, gdyby Dygat wrócił. To jest jeden z tych pisarzy właśnie, fantastycznych, prawda? Który w dodatku był popularny Ale bardzo. W antykwariatach nie pytają o Dygata, tak. Rozumiesz? A o Filipowicza pytają. Aha. I jak sama zaczęłam szukać jego starych wyborów, żeby właśnie sobie wszystko zgromadzić, bo dosyć trudno jest zdobyć, w bibliotekach też nie ma, są pokradzione. To wtedy zobaczyłam, że Filipowicz chodzi, czyli jest potrzeba, no właśnie, żeby zrobić takie wybory, jak żeśmy zrobili oboje. Myślę, że one się fajnie uzupełniają. Zaraz o nich Państwu trochę powiemy, o tych wyborach, kto co miał na myśli, kiedy układał i według jakiego klucza. Ja tylko powiem o moim wrażeniu związanym z listami. Ja generalnie mam zawsze trochę taki opór, czy czuję się dwuznacznie, kiedy czytam listy opublikowane, które jednak były korespondencją jakoś prywatną. Nie mam problemu, kiedy się wydaje kolejny tom listów Giedroycia, bo Giedroyć wszystko gromadził i właściwie nie oddzielał prywatnego od publicznego. Jak coś było bardzo prywatne, to po prostu nie ma po tym śladu. Ale tutaj myślę sobie, no taka korespondencja jednak miłosna, trochę, wiesz, trochę tak ryzykownie to wszystko pokazywać i nieładnie po prostu. Ale jak się czyta te listy, to jest po prostu wielka zabawa literacka, dwojga utalentowanych literacko ludzi. Oni sobie bez przerwy mówią, że się kochają, ale to jest zawsze, tak jak powiedziałeś, są jakieś dekory, powiedziałeś teatr codzienności, ja bym powiedział, że to jest teatr codzienności trochę, a trochę taki na co dzień teatr może raczej, prawda? To znaczy, wiesz, jakieś przebieranki, jakieś role, ona się wciela w rozmaite, a to w służącą Ruzię, która kocha pana Kornela, prawda? I ona pisze do tego Kornela jako ta Ruzia nieortograficznie, wiecie państwo, więc to wszystko jest razem bardzo zabawne. I zobaczyłem, że tak naprawdę my to publikujemy, to jest świadectwo, jak oni oboje byli świetnie literacko wyposażeni, wiesz, że mieli ten warsztat mieli bardzo bogaty.
Tak, i im chodziło też o to, żeby nie wpaść w kicz, bo mieli świadomość języka. Więc jakby, żeby nie wpaść w kicz i jakąś taką właśnie nie przekroczyć granicy, że coś będzie trochę śmieszne albo właśnie kiczowate, to oni ubierają to w takie słowa, żeby nie dać się przyłapać. Tak jak, no ponieważ też rozmawiałam z tym kręgiem, pisząc teraz swoją opowieść biograficzną o Filipowiczu. Do tego dojdziemy zaraz. Wyglądało właśnie to bycie, czyli że wiele osób mówiło, że nie było widać, że oni są razem. Tak po prostu tak siadali z boczku, potem szli każdy do swojego mieszkania, każdy, bo ja tak jak Szymborska mówiła, że przecież to było głupio, dwie maszyny do pisania obok siebie, to było jakieś bez sensu, więc każdy mieszkał u siebie, ale na przykład Szymborska a propos wcielania się wpisała też listy w imieniu kota i jako kot, więc w ogóle to już jest, tych ról jest mnóstwo. A te role też przebierania się i gdzieś bywania, to też był ich sposób bycia, bo to opowiada Urszula Kozioł, że oni naprawdę gdzieś wyjeżdżali do tej Olejnicy. Nie, w Olejnicy też byli znani, ale gdzie indziej, gdzieś nad jezioro jechali. On się przedstawiał jako profesor biolog, bo był biologiem, a ona jako tam właśnie w Landskorońska, bo Landskorona była bardzo ważna w ich związku chyba w Landskoronie, być może pierwszy raz się spotkali. Landskorona wraca jak ich takie mityczne miejsce. No więc właśnie profesor biologii z panią Landskorońską gdzieś tam się spotykali, przebierali i to była i gra właśnie i literacka, i życiowa. Tak. To jest oczywiście, wiecie, to język miłości w ogóle, to jest bardzo ciekawy temat, myśmy mogli trochę pociągnąć przy okazji tej książki, bo oni mają dziesiątki sposobów na powiedzenie właściwie tego, jak bardzo się kochają i jak bardzo bez siebie nie mogą żyć, nie? To jest może takie niesłychanie przejmujące, tam jest takim motywem tej książki słodko-gorzkim jest to, że oni jednak o chorobach dużo korespondują, prawda, o badaniach u lekarza. I to są te momenty, kiedy teatr na chwilę zawisa i ona i on pozwalają sobie na taką bezpośrednią czułość, co jest fantastyczne, bo ten teatr się przez to robi jeszcze ciekawszy, prawda, znaczy takiego... No dobrze, i przyszła propozycja z wydawnictwa Znak. Do ciebie najpierw. Co sobie pomyślałaś, jak w ogóle do tego doszło, że właśnie do ciebie trafili z tym Filipowiczem? A wiesz, ja nie pamiętam nie właściwie, dlaczego tego? Się do mnie zgłosili. Pamiętam tylko, jak się strasznie ucieszyłam. Aha. No bo on jest jakimś moim ukochanym pisarzem. Zaczęło się wszystko od tego, że kiedyś po prostu tata mi przeczytał, jak byłam jeszcze nastolatką, opowiadanie, którego zapomniałam, że to jest jego opowiadanie w ogóle. Mm-hmm. To się nazywa Niedzielna wycieczka. On nigdy Aha. tego nie wznowił. To jest opowiadanie o nieśmiałej dziewczynie z lat 71 roku, która jedzie na wycieczkę i liczy, że kogoś pozna. Nikogo nie poznaje, ale ten opis tej wycieczki jest tak niesamowity, jest to tak niesamowity opis nieśmiałości, jak ona stoi na tym dworcu, zbiera się ta wycieczka krajoznawcza, wszyscy się jakoś tam zapoznają, a ona tak stoi i tak zapina kurtkę, tam guzik, patrzy, nie wie co ze sobą zrobić i po prostu ten opis właśnie tej dziewczyny, która właśnie jest tak nieśmiała, że nie wie co zrobić, był niesamowity. Byłam wtedy jakąś tam nastolatką i w ogóle zapomniałam o tym opowiadaniu i dopiero jak zbierałam materiały, znalazłam w radiu nagranie, jak Radziwiłłowicz to czyta, to opowiadanie. Aha. To też w ogóle głosem Radziwiłłowicza. Jak już zaczęłaś materiały do książki zbierać, robić ten wybór, tak? Tak, ale nie, do tamtego wyboru właśnie nie znalazłam tego opowiadania, Aha. nie pamiętałam, że to jest jego. No w każdym razie, że tak powiem, ten Filipowicz jakoś ze mną był przez rodziców, no tak, okay. przez rodziców. Później zaczęłam go sama czytać. Robiłam na zajęcia z teorii literatury chyba rozbiór jednego z opowiadań, to Tadeusza Komendanta, takiego opowiadania, w którym się nic nie dzieje. Bo to też jest tajemnica Filipowicza. Potrafi napisać opowiadanie, w którym nie ma żadnej akcji. Oni spotykają się, żyją i ktoś umiera. No wiesz co, czasem to nawet, to już by była akcja, tak, ale czasem jest w ogóle jeden stan, nie wiem, oczekiwania, jakby takiego, prawda, tak. marzenia. I pamiętam, że właśnie komendant był trochę zdziwiony, bo mówi, no ale tutaj właśnie nie ma, nic się nie dzieje w tym opowiadaniu. Bardzo skomplikowana analiza opowiadania, w którym się nic nie dzieje, ale to jest jego specyfika, tak jak mówił Sandauer, że on bierze szarość życia, i tak to pokazuje, że tam się wszystko zaczyna mienić, bo jego ideałem było właśnie opowiadanie, w którym się nic nie dzieje, albo na przykład opisać same uczucia. I są takie u niego opowiadania. Tak, częściowo tak, w twoim tak, zbiorze, tak, częściowo w moim zbiorze. Tak. Na przykład u mnie jest opowiadanie Dziewczynka z lalką, czyli o smutku i samotności. Też właśnie bohater płynie
płynie, no bo on właściwie najbardziej z czego Filipowicz był znany, z tych opowiadań rybackich, bo było aż kilka było wyborów. No myślę, że z rybackich i wojennych, jeszcze powiemy więcej. W każdym razie płynie i mija obóz harcerski, tam jest dziewczyna na końcu i ona rozmawia z lalką właśnie. Dziewczyna już ma tam 13 lat, jest dosyć duża i mówi, tylko my zostałyśmy, tylko my dwie i płacze. I ten bohater na tym kajaku mówi do niej, taka duża dziewczynka i bawi się lalką i mówiąc to uświadamia sobie, że powiedział coś najgłupszego na świecie. Głupiej nie mógł powiedzieć, prawda? I tylko tyle jest w tym opowiadaniu, taki właśnie, no, o smutku i samotności. Tak, o smutku i samotności, ale też o takim uczuciu, bo to opowiadanie, bardzo ładnie powiedziałeś, ono nas zostawia w takim stanie, znaczy przypominamy sobie wszystkie chwile, kiedy byliśmy głupi, nie? Znaczy po prostu, kiedy myśmy się zachowali jak głupki, nie? Powiedzieliśmy coś absolutnie niestosownego, nie wiem, wdowę na stypie ktoś poprosił do tańca, to jest taki, prawda, to jest taki moment, nie? Ale powiedz, jaki miałeś klucz właśnie, klucz czy to ci się klucz od razu pojawił, no bo właśnie tak jak mówisz, tak. Można byłoby z kluczem uczynić ryby, wędkowanie. Miłość, czy brak miłości, czy na przykład brak erotyki, bo to też było takie, że Filipowicz, jak się coś dzieje, to gaśnie lampa, gaśnie światło, czyli on nie ma jakbyś opisów aktu miłosnego. Więc ja chciałam pokazać Filipowicza bardzo różnego, właśnie żeby to nie był zbiór tematyczny, tylko pokazać, jak on potrafi różne rzeczy napisać. To nie jest pisarz, który ma swój, trochę tak jak Pilch, że mamy opowiadanie Pilcha i zawsze to jest opowiadanie Pilcha. U Filipowicza mamy opowiadanie, którego nie poznamy. Kto to napisał? Na przykład jest to historia kryminalna, w ogóle taka, która mogłaby się zdarzyć dzisiaj, wzięta z gazety. Świadek, który nie umiał mówić, czyli zabita dziewczynka, jedyny świadek tego morderstwa to było dziecko. Maleńkie dziecko. I rzeczywiście to on tę historię wziął z gazety, czyli napisał. No i to jest w stylu takim napisane, reportażu właściwie, prawda, do dużego formatu, powiedzmy, dawnego. Prowincja, no to też jest jakiś jego ważny temat. Tytuł wzięty z opowiadania Moja kochana, dumna prowincja, bo on tę prowincję potrafił świetnie opisać, jednocześnie jakoś ją kochał, a jednocześnie widział jej śmieszność. Aha. Widział też jej, to jest bardzo ciekawe, że jak już jeździłam z tym zbiorem opowiadań, widziałam, że ta prowincja się nie zmienia, że zawsze tak jest, zawsze to pewne rzeczy trwają. Spotkania autorskie, tam jest świetny opis spotkania autorskiego, jak pisarz jedzie właśnie. Ale w mojej miejscowości ten pisarz nie jest konieczny, bo w mojej miejscowości jest pan historyk, który jest ważną postacią i on tam jest istotny. I ten pisarz może sobie wyjść chyłkiem. Znaczy pisarz jest pretekstem po to, żeby zebrać ludzi właściwie i żeby ten historyk mógł wystąpić, prawda? Dokładnie. Są u niego też opowiadania. To jest, wracając do twojego pierwszego pytania, jak Filipowicz dzisiaj? Znaczy on jest w wielu miejscach, no jak to brzmi, ale w pewnym sensie profetyczne. Znaczy on pisze o takiej rzeczywistości, która jest dzisiaj, której nie musiał znać, znaczy nie znał. Na przykład, gdy przychodzą we śnie, to jest opowiadanie o uchodźcach, którzy wchodzą do jego mieszkania. I powstało w roku 71. Naprawdę wtedy jakby nie, w ogóle ta rzeczywistość uchodźców, wejścia do Europy nie była w żaden sposób obecna. To jest sen, ale właśnie to się u niego zdarza. Czy na przykład śmierć antagonisty. No to jest też opowieść o Polsce podzielonej na dwa obozy. Tak. Splecionej w taki sposób, że właśnie, że są jakby dwiema połówkami. Nienawidzą się, ale są swoim lustrzanym odbiciem, są ze sobą związani. I to jest jeden właśnie, który krytykuje Polskę, drugi, który wielbi. No, żyć bez siebie nie mogą. Żyć właściwie. Bez siebie nie mogą, a jednocześnie są tymi dwoma. Ale wzajemnie się w jakimś sensie niszczą. Nie? Tak, antagonistami. Także ja mam wrażenie, że u niego jest sporo tych opowiadań takich wykraczających. Czyli chciałaś pokazać jakby wielość jego możliwości, jak rozumiem, zarówno jeśli chodzi o tematy, jak i o formę. Jeszcze byśmy o formie trochę za chwilę pogadali, to teraz ja powiem parę słów o tym, jak się narodził mój wybór, bo oczywiście jak wybór, który Justyna zrobiła, zaczął się świetnie sprzedawać, to ja przyszedłem, albo jeszcze nawet w ogóle jak się ukazał, pamiętam, że przyszedłem do wydawnictwa i taką zrobiłem quasi awanturę, to wiecie, trzeba ludzi trochę zmanipulować, więc udałem zdenerwowanego i mówię, to jak to jest? Tutaj szukacie wykonawcy takiej roboty, wykonawczyni takiej roboty w Warszawie, a macie mnie na miejscu, który po prostu Filipowicza czytam i wielbię od lat, nie? I powiedziałem o takim pomyśle, który rzeczywiście miałem, który narodził mi się
Nie przesadzę, jeśli powiem albo na studiach, albo krótko po zakończeniu studiów, bo ja na studiach już czytałem tego Filipowicza dość dużo. Właśnie zrobić wybór opowiadań o miłości. O miłości, o tym, co ty mówisz też, o erotyce właśnie takiej odkrywanej, zakrywanej. To mnie zawsze u niego fascynowało, że on potrafi wykreować taką atmosferę nawet erotycznego napięcia, ale bez opisu w ogóle. Nie ma tego zdarzenia. Ono jest jak w greckim dramacie schowane, prawda, nic. No i powiedziałem o tym pomyśle. I oni wtedy powiedzieli, za chwilę był telefon, nie wiem, tydzień później, że no to rób to, prawda, rób to. Ale kiedy pisałem posłowie do mojego wyboru, to właśnie zatytułowałem go Kornela Filipowicza Zmagania z formą. Dlatego, że wtedy dotarło do mnie też coś takiego, że mocniej oczywiście, nie była to myśl, która się wtedy narodziła, ale mocniej jeszcze dotarło do mnie, jaki on jest ciekawy od strony formy. Wydaje się takim pisarzem, który pisze, jak ja to lubię mówić, jak Pan Bóg przekazał. To znaczy jest bohater, bohaterka, wiemy, prawda, on czeka, ona przyjedzie, albo właśnie jest dziewczynka z lalką, ktoś obserwuje, styl właściwie realistyczny, prawda, ten opis nie jest jakoś stylistycznie wyrafinowany, prawda? Ale jak się przygląda, jak on, zwłaszcza jak się zrobi wybór tematyczny, nie? To wtedy widać, jak na różne sposoby podobne tematy on potrafi rozwiązać, jak nas potrafi na przykład zaangażować w to, o czym wspomniałaś, nie? Żeby tam kilkastronnie dziania się, prawda? Czytamy, jakbyśmy po prostu byli na jakimś najlepszym filmie, nie? To wprawdę mówiąc też jest bardzo współczesne, bo jak Państwo wiecie, wszystkie te seriale, co teraz się na Netflixach ogląda, to polegają na tym, że nic się nie dzieje, a ludzie oglądają. Prawda? Ale często nie są formalnie dopracowane. Często nie są formalnie. Czy też miałeś takie poczucie, że... I czy są takie na przykład opowiadania, czy nie tylko opowiadania, bo różne rzeczy on robił w życiu, które cię właśnie czymś zaczepiły, zaskoczyły? Wiesz co, wydaje mi się, że to myślenie o formie i w ogóle ta mocna strona formalna, która jest niewidoczna i ukryta, to jest jego dziedzictwo awangardy. On się wychował, począwszy od Cieszyna i Przybosia i wpływu tak. Po prostu w tym Cieszynie prowincjonalnym, biło serce awangardy. Kiedy tam wychodzi z ponad Przybosia, z okładką Strzemińskiego, oni czytali wtedy pisma o sztuce francuskiej. I on przychodzi do Krakowa, spotyka właśnie Jaremiankę, jest grupa krakowska i jakby wchodzi... Znowu awangarda, znowu prawda? Awangarda i tak, tak. Tego nie widać u niego, ale on się czuje dziedzicem tego. Znaczy, że to myślenie, dyscyplina formalna. A i tak fajnie powiedziałaś, nie widać u niego, ale się czuje dziedzicem. Ale ty byś go nazwała pisarzem awangardowym? Wiesz co, no właśnie są takie opowiadania i to ty masz to opowiadanie, które jest właśnie w pierwszej chwili... Ono nie jest awangardowe. Myślę o fizjologii, ale to jest opowiadanie, które przekracza wszystkie granice. Też granice, które on sobie sam stawia. Czyli, żeby nie ujawniać emocji. On bardzo jest stonowany, to jakby u niego to jest tak bardzo schowane. My tam sobie, to my czytelnicy czujemy tak. Smutek tej dziewczynki i różne tam rzeczy, które się z tyłu dzieją. Ale fizjologia to jest opowiadanie według mnie, gdzie on korzysta z metody na przykład filmowej, po to, żeby wydobyć, żeby ożywić zmarłą. Znaczy w ogóle to, co on robi w tym opowiadaniu, to są rzeczy w ogóle wykraczające. No, on po prostu chce wskrzesić zmarłą. Tak. Wiesz, w obrazie, w biegu się, działań, w nakładaniu klatek. Znaczy, moim zdaniem tam jest dalej, znaczy on to po prostu robi. Robi to. To znaczy on ją wyciąga z tego grobu, można by tak powiedzieć literacko, i my w pewnym sensie czujemy ten, prawda, jego wilgotność, bo tam w końcu ta, prawda, łza. I on też, jej obecność zaczynamy czuć. Dokładnie, nie? I tam się pojawia właśnie ta łza, która się u niego też nigdy nie pojawia, ale jakby tak. On przekracza wszystkie granice, ale też korzysta właśnie z tych zabiegów formalnych, które, no można to prześledzić jako właśnie i malarski, bo on buduje obraz, tam się też nic nie dzieje. Ona siedzi w jednym miejscu, w drugim miejscu, czy to jest Paryż, czy jakiś polski bar. Kilka klatek się nakłada, ona jest, wychodzi, potem jest torebka. Gdzie ona jest? Nie ma jej, jest, ale patrzy jakoś źle, coś się wydarzyło między nimi, jest ten żal. No strasznie tak, tam tak, się tak. Po prostu przez takie nakładanie obrazów i on to wszystko wydobywa w języku. To mi przypomniało, dlaczego ja w ogóle chodziłem z tym zbiorem tyle lat, bo ja miałem takie poczucie, że w ogóle literatura polska świetnie sobie radzi z bardzo rozmaitymi tematami, ale temat miłosny jest
ma strasznie ciężko, to znaczy jest trochę dobrych rzeczy Iwaszkiewicza na przykład, prawda? No i pewnie byśmy ileś nazwisk tam mogli wymienić, ale bardzo pojedynczo, ale Filipowiczowi jakby udaje się to złapać z bardzo różnych stron. Potrafi napisać taką przygodową historię, tam jest taka historia z czasów wojny o uciekinierach, prawda, którzy się próbują tę miłość jakby zamienić w ucieczkę. No nie chcę Państwu za dużo zdradzać, ale bardzo to polecam, nie? I to są takie opowiadania z akcją. Albo jest właśnie tak jak ta fizjologia, o której powiedziałaś, czy wspomnienia są moim słodkim pokarmem. To jest też opowiadanie jakby na ten sam temat, w gruncie rzeczy też o to chodzi, żeby ona zmartwychwstała, prawda? Zupełnie inaczej znowu zrobione, na granicy tak trochę snu i jawy, nie? Tylko tak sobie myślę, i może bym cię tak zaczepił trochę, no bo czytamy oboje dużo literatury współczesnej. Ty więcej, bo masz takie obowiązki. Ale szybciej zapominam. Widzimy, jak dużo jest eksperymentu, prawda? Jak ten, jakby awangardowość może się bardzo różnie objawiać we współczesnej prozie, nie? Mamy dużo, myślę o rodzimej prozie, ale myślę też o przekładach, nie wiem, takich autorów jak Saunders na przykład, który się w Polsce zrobił popularny ostatnio, nie? I tak bym cię chciał namówić, żeby nas oboje namówić, na czym właściwie ten taka specyficzność Filipowicza polega, prawda? Bo on jednak jest trochę w stosunku do nich stary, prawda? Mówię teraz nie w sensie czasowym, tylko wiesz, w sensie estetyki, nie? A z drugiej strony jest w nim jakiś rodzaj takiej wiecznej młodości, nie wiem, w tym właśnie przed wiecznym poszukiwaniu, że jeszcze raz zróbmy ten temat, te ryby jeszcze raz, prawda, tę miłość jeszcze raz, prawda. Na czym to jest tego, nie wiem, czy dobrze pytam, no, ale spróbujmy się zastanowić. Znaczy ty się spróbuj, a ja będę się przeglądał na razie. To trudne jest, bo tak różne są te opowiadania przecież. Ty mówisz o tej wiecznej młodości. On ma bardzo ciekawego bohatera dziecięcego, który jest właściwie bohaterem autobiograficznym. On opisał swoje dzieciństwo. Też jakby biorąc za centrum dziecko. To też jest bardzo nowoczesne, bo mało kto aż tak potrafi opisać tę wrażliwość, jakby to odczuwanie świata dziecięce. U niego on to po prostu rozłożył. Tu by był dobry psychologicznie, nie? I on to ma wszystko, tak. Prawda? Ma to dobrze zrobione i tak dalej. Tylko jakby ta specyficzność jego... Ale wiesz, no formalnie nie musimy tego oddzielać. No dlaczego? To już no, to jest właściwie stare są te podziały, prawda? No tak. Opowiadanie, tradycyjna forma, stara, wraca do łask w najróżniejszych formach. No nie wiem, popatrzmy na Sołtysa, co robi z opowiadaniem. Właściwie tak. Wszystko można zrobić z opowiadaniem. To jest najbardziej pojemne, a jednocześnie być może najtrudniejszy gatunek. Bo właśnie go trzeba zamknąć jakoś. On potrafił też tak grać z czytelnikiem. Na przykład to słynne opowiadanie z epilogiem, które jest o Żydówce, która się przechowuje u nich w domu. I na koniec jest taki zwrot, bo Żydówka musi uciec, bo została rozpoznana. I na koniec jest, ale przecież czytelnik chce mieć udział w tej historii. Czytelnik chce wiedzieć, czy ona przeżyła. On mówi, tak, przeżyła. I wtedy naprawdę czujemy tak. To, wiesz, tak. Udało się. Więc on jakby bardzo świadomie prowadzi, używając rozmaitych sposobów narracyjnych, tradycyjnych, mniej tradycyjnych, nie sprawia, że nie myślimy o tych zabiegach. Znaczy one są jakby ukryte wobec tej historii albo wobec tego, co jest nadrzędne. Na przykład jeżeli nadrzędna jest świadomość zwierząt, to też jest bardzo nowoczesne. Który pisarz robi dobrze, bohaterem że o tym wspomniałeś, bo zwierzęta, o tym. Na przykład nie wiem, zwierzęta w zoo w czasie wojny w Niemczech, egzekucja w zoo, takie opowiadanie, gdzie nagle myślimy o tym właśnie, o uczuciach zwierząt, które mają zostać rozstrzelane. No ale też myślę, takie kot w mokrej trawie. Kot w mokrej trawie, rzadki motyl. Rzadki motyl. No po prostu jego myślenie o świecie zwierzęcym jest niesłychanie współczesne. Z drugiej strony łowił te ryby, wstydził się tego. Ewa Lipska mówi, myśmy z Wisławą były zawsze po stronie ryb. Nawet napisały przecież poemat, Ewa Lipska napisała poemat, kiedy rosówki mówią do tego rybaka. To było takie trudne dla nich, wydaje mi się, ale no,
to on tu jest taki ciekawy, ta potrzeba jakby pierwotnego zmagania się, tak, prawda? Bo Hemingwayowska taka. Poprzez ryby było dojście jakby do krajobrazu. No on też przecież, Wisława dzięki niemu zaczęła też patrzeć dookoła, jakby opisywać, jak musiała siedzieć wiele godzin na tym brzegu jeziora i nic. No to wtedy się patrzy i myśli o wieczności i tak dalej. Ale on właśnie potrafi opisywać, co zwierzęta czują. To nie jest hemingwayowskie, w tym sensie, że owszem zmaganie, ale jego, i to od początku, są takie listy z czasów wojny, kiedy on patrzy na szczupaka i ten szczupak na niego patrzy i on myśli, on się musiał czegoś wystraszyć. Dlaczego on tak patrzy? On nie wiedział wtedy, że szczupak jak poluje, to tak zamiera. Ale właśnie to był taki pierwszy jego opis w liście, co ta ryba czuje. I on nie opisuje, nie antropomorfizuje tych zwierząt. Jednak ten kot Merder jest całkowicie osobnym bytem. Czy ten motyl, którego on chce posiąść, to właściwie całe opowiadanie jest o tym, jak przestać chcieć mieć tego motyla, że musiało 30 lat upłynąć, żeby on mógł na niego tylko patrzeć. Więc to jest niesłychanie takie nowatorskie. Tak sobie myślę, że dlaczego ja cię tak o to pytałem, bo tak się sam zastanawiam, jak go umieścić na tej mapie, nie? Polskiej prozy współczesnej. On jest jakoś tak rzeczywiście między tym Iwaszkiewiczem, a taką literaturą eksperymentu, którą u nas przez długie lata symbolizowało nazwisko Henryka Berezy, prawda, i tych pisarzy wokół niego skupionych. Mówię o tych wybitnych, znaczy takich jak Bittner na przykład, czy Schubert, prawda, czy taki, którzy jednak przechylili się w stronę większego eksperymentu, prawda, tego, nie wiem, rozhuśtania trochę podmiotu, zacierania tego podmiotu, prawda, to tego on nie robi, ale nie robi też tak jak Iwaszkiewicz, znaczy, że, prawda, że mamy otwarcie i zamknięcie, Wiktor Ruben ostatecznie dochodzi do jakiegoś punktu w swoim życiu i nawet jeśli nie wszystko wiemy, to wiemy bardzo na tyle dużo, żeby jakoś sobie tą historię zamknąć. Więc on jest, Filipowicz jest jakby takim pisarzem trochę tego i trochę tego, prawda? Znaczy, no jego pozycja jest pozycją boczną, ale też on nie chciał, znaczy on był rzeczywiście... Boczna odnoga taka. I Szymborska, i nie wiem, Urszula Kozioł też, która się z nim przyjaźniła, ale też wielu ludzi, którzy ceniło bardzo jego prozator, to co pisał, jego prozę, uważało, że był za mało znany w życiu, że jakby, owszem, tak. Że dostawał nagrody krakowskie. Tak. I był bardzo znanym krakowskim pisarzem, ale to nie była jakby taka sława i popularność wielka. Bo zajmował trochę się... 60. lata tak chyba zajmował było lepiej, się, tak, potem, no wtedy jeszcze, pamiętajmy... Bo były jeszcze filmy, prawda? Właśnie chciałam powiedzieć, że oni jednak weszli na tą drogę filmową razem z Różewiczami, przy czym te filmy były strasznie krytykowane. Wiesz, jak ja przeczytałam te recenzje, to po prostu niszczeni byli, czego Tadeusz Różewicz nie mógł znieść po prostu. Mówi, Kornel, weź i odpowiedz im wreszcie coś tym strasznym recenzentom. Weź, powiedz, że oni nic nie rozumieją. Oni zrobili zabawne bardzo filmy, nie wiem, czy państwo kiedykolwiek oglądali, ale na przykład Piekło i niebo Stanisława Różewicza, to jest po prostu znakomity film właściwie dzisiaj się... No to się różnimy, tak? Wiesz, ale na przykład Miejsce na ziemi to jest taki mało znany film, który rzeczywiście ma taki ciężar Tylko on jest z kolei taki bardzo edukacyjny, nie? Ale sfilmowany jest świetnie. Fantastycznie. To jest świetnie, tak. I dialogi bardzo chłodna, dobre. Chłodna narracja, bardzo oszczędna. On był jakoś tam w tym nurcie egzystencjalnym. Są związki między Filipowiczem a Camus, zresztą zarzucano mu, że w ogóle był wtórny. Ale... A Piekło i niebo czemu ci się nie podoba? Ja lubię ten film plastycznie. Takie... Nie mówię o tym, co się tam dzieje, prawda? Bo to historia jest za bardzo prostokrojona, ale to jest plastycznie ładny film, bo tam zresztą scenografię robił i kostiumy Kazimierz Mikulski, z którym też się znakomity artysta, malarz, i którym się też przyjaźnił Filipowicz, zresztą Różewicza tak samo, nie? Tak, i okładki też wspaniałe. Więc te 60. lata, krótko podsumowując, były takim okresem, kiedy on zażył trochę szerszej sławy, a potem faktycznie tak było, że to się jakby obkurczało. Tak. No to było tak, że on wtedy, był ten moment, kiedy on zaczął działać po prostu. No tutaj, tak mi się wydaje, on był bardzo zaprzyjaźniony z Różewiczem i ich drogi się trochę rozeszły, ponieważ właśnie Filipowicz uznał, że w latach 70. jak powstał KOR, jak powstała opozycja, zaczęła się tworzyć, to że on po prostu zaczął działać, konspirować. To był ten pisarz, który wstał od biurka, i rozdzielanie pieniędzy,
stypendia, jakieś pomoc internowanym, to już w stanie wojennym, tak, ale tak, że tak. Dla niego było strasznie ważne, co się dzieje w tym kraju i to widać w jego wierszach, które on nazywał takim bronią szybkiego reagowania. On w ogóle mówił, że to nie są wiersze, tylko że tam może pisać, co go jakoś tam boli najbardziej z tej rzeczywistości, która go otacza. I tutaj się... Tu cię pociągnę za chwilę z tego, bo słuchajcie, sprawa jest taka. Justyna pisze biografię, za chwilę ta biografia w ogóle będzie wydana. Jeszcze w tym roku, więc tu ją trochę pociągnę za chwilę więcej za ten język biograficzny, ale znalazłem sobie coś, co trochę podsumowało ten wątek poświęcony formie, bo w opowiadaniu Zazdrość, czyli o nadmiarze, pamiętasz, jest takie zdanie, które mnie bardzo przejęło i sobie kiedyś wypisałem, że doskonałość narzędzi odbiera byt, on takie używa słowa, odbiera byt rzeczą, ziemi, wodzie, drzewom, nie? I to jest w jego technice trochę, znaczy jak to będzie za bardzo, za dobre formalnie, to trochę tłumaczy też pewną jego skromność, prawda? Że to jest eksperymentator, ale który nie poświęci dla eksperymentu wszystkiego, tak bym powiedział. O, tak chyba dokładnie. Bym to podsumował. Bo wiesz, też on był typem pisarza, który był niezadowolony. On męczył się. Szukał formy bez przerwy, to widać w listach. No napisałem, no, nie, no, szkoda gadać. Znowu jakieś nieudane opowiadanie. Więc jakby raczej był niezadowolony, szukał tej formy, która by jakoś to uniosła. Tylko to dla nas jest lepiej jako czytelniczek, czytelników, bo on myśli o nas, prawda? Tak. Jak się, bo to jest taki pisarz, który się myśli jednak, jak się porozumieć. Dlatego się to tak dobrze czyta zresztą, prawda? Ale do tej biografii teraz przejdźmy, bo wykonałaś, jak rozumiem, całą robotę. To jest jednak długie życie, trzeba było przez różne obszary przejść. Powiedz, które obszary były może najbardziej frapujące, najtrudniejsze, nie wiem. Wybierz sobie, o czym byś chciała mówić i trochę bym o tych 80-tych latach na końcu też powiedział. Wiesz co, no właściwie ciekawy jest dla mnie wątek polityczny, dlatego że nie myśli się o tym, myśli się, właśnie on ma taką łatkę outsidera, prawda? Łowił ryby gdzieś tam, pisał te opowiadania, no nic ciekawego, ktoś mi tak powiedział, ale jaka ta biografia, no dajmy spokój, no na ryby jeździł. Tymczasem, no po pierwsze jego życie, mieści się w tych granicach. On się rodzi w 13 roku, ale jakby pierwsze jego świadome zapiski to jest rok 18. Mhm. Polska, potem 89, on umiera w 90. To jest znaczące. Tak, tak. Bo to dla niego ta Polska była strasznie ważna. On właśnie... To jest taka biografia, która obejmuje jakby najważniejsze wydarzenia XX wieku z perspektywy polskiej. Nie? I pokazuje pewną biografię lewicowej inteligencji, bo właśnie. On wyrasta w tym etosie socjalistycznym. W Cieszynie poznał działacza socjalistycznego Tadeusza Regera, takiego słynnego mówcę, który jak występował na trybunę, to wszyscy robotnicy tam szli. Ale on też właśnie pożyczał mu książki. To było takie wejście, on wtedy stracił wiarę, zaczął czytać Darwina. I no, stał się tym socjalistą, później zaczął jakby, wstąpił też do komunistycznych organizacji, no ale po procesach moskiewskich, to zresztą tak jak cała awangarda, to Stern o tym pisał, że no, nastąpiło otrzeźwienie, bo ten komunizm okazało się, że no właśnie jest ta groza jakaś, która jest na wschodzie. Modelowym przykładem właściwie takiego lewicowego antykomunisty. Dokładnie, prawda? Dlatego że po wojnie on ostatnie, znaczy jedyne jego polityczne zaangażowanie to był właśnie PPS przedwojenny, tam organizacja wspierania rewolucjonistów, taka międzynarodowa, tak, tak. Ale to do 38 i później przestał. I po wojnie on już nie wstąpił do partii. Następna jego legitymacja to był Jan Józef Lipski, który w 89 roku przyniósł mu legitymację reaktywowanego PPS-u i on dostał legitymację tam numer 3. I był strasznie wzruszony, to był umierający człowiek. Ale właśnie ten PPS i ten jego socjalizm przeniesiony przez czas powojenny, on jeszcze konspirował w czasie wojny właśnie z tą Lewica Polska Ludowa, taka organizacja lewicowa, Ignacy Fik, za to zresztą trafił do obozu właśnie za tą działalność, ale już po wojnie jakby, znaczy ten pierwszy moment powojenny, to też jest ciekawe, no bo poszłam do IPN-u i znalazłam, zjawił się u niego agent, żeby go zwerbować i on jakby w pierwszym momencie, no
oni wszyscy jak wyszli z wojny, to nie wiedzieli, jak to będzie wyglądać. No jasne. Więc on coś tam złożył, swój życiorys, coś tam podpisał i natychmiast się wycofał. Zwalił to oczywiście na stan zdrowia, bo rzeczywiście on wyszedł z obozu absolutnie chory i ledwo w ogóle nie mógł pisać wtedy. Tam to wspominają, że właściwie on miał nawet ręce niesprawne. Tak, tak. Także natychmiast się jakby wycofał z tej współpracy, a później był obiektem obserwacji UB, i potem tak, SB, tak. A potem zaczął działać w opozycji. Także ten jego, dosyć to jest taka czysta droga, jasna, czy jednostronna, przy czym on cały czas patrzy z tego punktu widzenia socjalisty. Tak. Są jego opowiadania, które są, właściwie się bardzo dziwiłam, że to wydali w latach 60. O tym, jak na przykład stary komunista przychodzi do partyjniaka i mówi mu, słuchaj, zróbmy rewolucję. Przecież to, teraz te rządy, wszystko to są to sprzedajni ludzie. Ja myślę, Boże, jak oni to puścili? Przecież to są, wyobrażam sobie, że mógł na przykład taki Filipowicz, on nie był starym komunistą, ale że jakiś taki wierzący komunista przychodzi do Machejka, prawda? Znaczy tak, do ludzi, tak, których tak, on tak. zna, który w tym środowisku się obracał i mówi mu właśnie, słuchaj, bo przecież do młodego oni wszystko, Kwaśniewskiego. Tak, wszystko sprzedali, ta władza teraz, to przecież to wszystko, to nie jest prawdziwy komunizm. To muszę powiedzieć, że to było zawsze coś, co mnie, nie chcę za dużo o tym jednym wątku, ale to było coś, co mnie zawsze przejmowało. To znaczy, że ta grupa ludzi, którzy jakby przenieśli ten socjalizm, prawda, patrzyli na ten PRL i mówili, zabrano nam i zrobiono z tego coś zupełnie innego, niż myśmy chcieli, nie? Ale w gruncie rzeczy ten socjalizm sprawdza się do czego? No zawsze być po stronie tego, który jest słabszy, społecznie słabszy, który jest ekonomicznie słabszy. Te opowiadania o tym są. Ci bohaterowie to nie są znowu giganci jacyś, prawda, który... A jeśli on portretuje ludzi, którzy robią kariery, to robi to zawsze właśnie z takiej perspektywy znowu, może nie moralnego osądu, ale w każdym razie tego pokazania rzeczywiście, gdzie jest moralna prawość. Nie? Prawość jest zawsze wtedy, kiedy stajesz po stronie słabego. A powiedz o tych wojennych... Aha. Właśnie, on nie zawsze pisał o tych prawych i wspaniałych ludziach. Na przykład taki utwór jest, który... mikropowieść, pamiętnik antybohatera. Świetnie, tak. Pamiętnik to będzie teraz... Tak, pamiętnik antybohatera. Mówiłam się w wydawnictwie, że razem z moją książką, że równocześnie wyjdzie wznowienie tego, dlatego że sytuacja jest taka, że ten pamiętnik antybohatera zaczął robić karierę za granicą. Tak. Pojawiło się tłumaczenie... Państwo to zresztą widzieli na pewno w księgarni, przepraszam, że ci przerwę, jest to zagraniczne wydanie, tak, angielskie wydanie. Angielskie, hiszpańskie. Za chwilę będzie wydanie ukraińskie. Antybohater to jest jeden z tych utworów, który został, za który najbardziej krytykowano Filipowicza. Tak, no bo to jak ciekawe. To? Portret oportunisty, bo antybohater w czasie okupacji chce przeżyć. No więc robi wszystko, żeby nic mu się nie stało. Czyli współpracuje z Niemcami, udaje, że tutaj coś za K robi, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby swoje życie, które jest wartością najwyższą, przechować przez ten trudny czas, przenieść. I Filipowicz fantastycznie opisuje taką świetnie. Właśnie od środka, tę troskę człowieka, że najważniejsze jest przecież jego życie. No dajmy spokój ci bohaterowie. Po pierwsze, przecież jeńcy i pokonani wyglądają źle, nieestetycznie. To tak, też jest tak, ważne, tak. że przecież nie chcemy być z tymi pokonanymi, chcemy być ze zwycięzcami. Opisuje to bardzo tak właśnie niejednoznacznie. I to opowiadanie można czytać na różne sposoby. Tak, tak. Było czytane jako po prostu nagle pochwała oportunistom, się tłumaczył, nie, to czasy takie, ale mówił też, że chciał jakby zrozumieć bardzo różne postawy. Chciał zrozumieć taką Iluś postawę. Iluś ludzi przecież tak tę wojnę przeżyło. Przeżyło. Prawda? Można to było powiedzieć w takiej tonacji groteskowej trochę, jak Zezowate szczęście, Munka, prawda? Ale Filipowicz wybrał taką metodę, że jakbyśmy nagle siedli z tym człowiekiem przy stole i on nas przekonywał. Tak. Prawda? Jego racje nie są bezsensowne. Wiesz, nie są bezsensowne, skoro życie jest największą wartością, tak, prawda? Ale wiesz, rozmawiam teraz właśnie z Ukraińcami, z wydawcą ukraińskim, który przygotowuje to i on mówi, że pamiętnik antybohatera to jest bardzo ważny tekst dla nas, no bo tam trwa wojna, prawda? No jeżeli sobie wyobrazimy sytuację, w której rzeczywiście na przykład jest, no trzeba iść na front, ale czy trzeba iść na front? Dlaczego ja muszę iść na front? Tak. Czy ja mam ginąć? Ale przecież rodzina. Ale że
Jeżeli sobie wyobrazimy inną trochę sytuację niż właśnie jednak czas, kiedy nie mamy takiego przymusu, że musimy walczyć. W całym zamieszaniu u nas to walczyć, w ogóle nie mamy takiego zero-jedynkowego wyboru, tak, prawda? A jeżeli sobie postawimy w takiej sytuacji właśnie zero-jedynkowej, typu, że jesteś wysyłany na front, ale nie chcesz iść na ten front, jesteś pisarzem i chcesz napisać książkę, a nie jechać teraz do Donbasu. Tak, no więc, że nagle sobie uświadomiłam, że ten tekst może zupełnie inaczej funkcjonować i że to też jest jeden z tych tekstów, które są właściwie na dzisiaj. Albo na przykład też możemy pomyśleć, że argumenty antybohatera z tej powieści są argumenty w ogóle, no po prostu media społecznościowe, prawda? Że można powiedzieć jakby każdą... Ja bym tak podsumował, że najbardziej takie, najmocniejsze w tej mikropowieści jest to, że każdy z nas w sobie nosi antybohatera. Znaczy po prostu on to... To dlatego było takie mocne i tak myślę też przyjęte źle, prawda, że ostatecznie każdy z nas raczej wybierze, albo musi sobie zadać to pytanie, ile tego w sobie ma, prawda, tego kompromisu, tej ochrony, a ile, prawda? Albo też są czasy, kiedy takie wyznania antybohaterskie są bardzo popularne. Tak, czasem tak. Dzisiaj jakby żyjemy w takiej rzeczywistości, kiedy wystarczy powiedzieć coś najgłupszego, najbardziej takiego, co mnie to w ogóle tam obchodzi, coś tam. I wtedy jest milion polubień, prawda? Alajcie się, prawda? Przepraszam Państwa bardzo. Ale coś mniej więcej takie są wpisy, także Więc znowu ten tekst jakby jest na dzisiaj. Takie mam wrażenie. Wyskoczyliśmy trochę z biografii, ale może jak książka się ukaże, to za rok znowu tu przyjedziesz i będziemy więcej gadać, a czas trochę leci. Państwo pomyślcie o tym, o co byście chcieli nas zapytać. Jak widzicie, Justyna wie więcej. Może tak światło byśmy troszeczkę zdjęli ze sceny, a doświetlili Państwa. Tam jest tradycyjny pan z patykiem, który wam ten patyk podsunie. O, tak wyglądacie. Coś macie na twarzach. No. A wiesz, co ci jeszcze powiem? To powiedz, a państwo myślą. Tak, a propos tej miłości i seksu, że odkryłam ciekawy związek między opowiadaniami rybackimi, a erotyzmem u Filipowicza. Aha. Że w tych najwięcej erotyzmu, jakby tam myśli, czy wspomnień, czy w ogóle wręcz aktów seksualnych jest w opowiadaniach rybackich. Że tam się jedzie, leży nad tym jeziorem i wtedy mu się te kobiety jakieś różne sytuacje wracają. Tu jest takie moje ulubione opowiadanie z tego cyklu. Jak oni są, ona bardzo chce, ale on tak jakoś przeczekuje z kolegą na tym brzegu i ostatecznie do niczego nie dochodzi, nie? Bardzo to jest dobre, znaczy taki moment, kiedy właściwie pragnienie bardzo silne, obustronne, właściwie nagle się rozłazi, prawda? Tak. Więc on też umie opisać, to jest jego wielkość na pewno, takie stany, które trudno nawet nazwać jednym słowem, taki, na przykład, prawda? Że to często mówimy, że to jest takie paradoksalne uczucia przyciągania i odpychania równocześnie, nie? Zrywania i dopiero jak się rozstali, to się zaczynają pragnąć bardziej, nie? I tak dalej. No to jakby Państwo poczytali, to pewnie... Czy są jakieś pytania o Filipowicza? Pan tu podniósł rękę. Ciekawi, bo powiem szczerze, że nie wiem nic na ten temat, czy Szymborska wypowiadała się kiedykolwiek na temat twórczości Filipowicza, albo... Już nawet nie o związek, ale właśnie jego twórczość i opowiadania. Bardzo. Znaczy to rzeczywiście ona była... ona uważała, że Nobla powinien dostać Filipowicz i to nie jest tylko Pirch mówił, zakochana kobieta. Tak, szaleństwo zakochanej kobiety, powiedział Jerzy naprawdę. A ona była przekonana, że on jest wielki, wybitny, jest mnóstwo wierszy o nim. Właśnie jak patrzyłam na tych między proporcjami, jak on pisał... O niej? Nie pisał. Znaczy no nie ma bezpośredniego obrazu. Jest Jaremianka bardzo opisana. Bardzo często, tak. Natomiast relatywnie ona często. Nie jest, Wisława nie jest opisana, natomiast oni się spotykają w tych wspólnych tematach. Używają tych samych cytatów z Rilkego na przykład. Tak, tak. Natomiast ona o nim pisała bardzo często, jest bardzo wiele wierszy. Najwięcej jest tych wierszy funeralnych, tych wierszy po śmierci. I ona też była wielką, znaczy chciała sprawić, żeby on był obecny, więc zrobiła kilka wyborów wspaniałych jego opowiadań i właściwie przez te lata 90., kiedy już mało kto pamiętał o nim, bo tak rzeczywiście on tak się zapadł trochę, to ona go przypominała i to była dla niej strasznie ważna sprawa. Tak. Mówiła o nim gdzie tylko mogła
właśnie nie o nim jako o postaci, bo ona nie bardzo chciała, tak jak nie chciała czytać tego wiersza Kot w pustym mieszkaniu, bo to było dla niej no, tak bolesne, że po prostu nigdy go nie, chyba raz trzeba zresztą powiedzieć, no, nie umniejszając znaczenia naszych wyborów, że ten wybór, który ona zrobiła dla WL-u Rzadki Motyl i inne opowiadania jest naprawdę bardzo dobry. To znaczy ona wspaniały, doskonale wiedziała, tak, gdzie są jego najsilniejsze punkty. To świadczy o tym, że miała to naprawdę przeczytane bardzo, bardzo głęboko, nie tylko oczami zakochanej kobiety, ale po prostu krytyka literackiego. Więc dbała o jego twórczość, robiła też taki wybór opowiadań żydowskich, bo to też jest taki ważny cienie, ważny był jego temat. Tych bohaterów żydowskich, począwszy od Cieszyna, gdzie on opisywał swoich kolegów ze szkoły, przez właśnie okupację i po wojnie też. To było dla niego bardzo, bardzo ważna sprawa. Także ona, gdzie mogła, to działała. Nawet też ona była inicjatorką takiej wspaniałej książki Byliśmy u Kornela, gdzie są wspomnienia i gdzie jest też fantastyczne, bo wydaje mi się, że z tych wielu, wielu wspomnień to najlepsze to są Pilcha. On naprawdę tak cudownie potrafił opisać i jego mieszkanie, i tę jego rasowość, jak oni przychodzili. On miał taką marynarkę, wyglądał jak pisarz, miał tego kota, palił papierosy i po prostu było to, Pilch to siadałem po przeciwnej stronie olbrzymiego, zagraconego biurka, wspomina Pilch. Kornel częstował rozpuszczalną neską, zapalał papierosa, najpierw powściągliwie zwierzał się z jakichś swoich problemów warsztatowych, potem podnosił głowę i pytał, a ty piszesz coś? Co piszesz? Opowiadanie, ledwo artykułowałem, udławiony dumą, że klasyk ze mną jak pisarz z pisarzem gwarzy. Opowiadanie, powtarzał, a wieleż będzie miało stron. 12, odpowiadałem. Kornel zamyślał się i po chwili mówił, piękny rozmiar. To jest mój ulubiony fragment, nie mogłem sobie odmówić, żeby go do posłowia tu rzucić. Więc... Ktoś jeszcze chce zapytać może, przepraszam, a jak nie, to będziesz ciągnąć, Justyna. Jeszcze tylko o Pilchu powiem. No dobra. Jest pytanie? Jest pytanie. Dobrze, tam gdzieś? To pytanie. To Pilcha sobie zatrzymaj w głowie. Nie, to ktoś się chciał podrapać w głowę, tak? Tak, aha, okay. To skończę myśl, zanim zapomnę. Pilch w radio kiedyś o nim też opowiadał i też opowiadał, jak Kornel go pochwalił, że oni tam przychodzili właśnie w latach 80. I że przyszli tam do niego i Pilch opowiadał, coś właśnie naśladował, parodiował tych wszystkich partyjnych krakowskich literatów, Machejka i innych. I Kornel tak, on był znany z tego, że właśnie tak siedział, milczał i coś tak tylko tak coś napomknął i wszyscy, i to był właśnie clue wieczoru i mówi tak, no protestant, a taki śmieszny. I po prostu Pilch mówi, że to był największy komplement, jaki dostał w życiu. To jeszcze bym do tej biografii wrócił. Mówiliśmy o wesołych rzeczach, ale jednak wojna. Znaczy, jak myślisz, w jakim stopniu ten odcisk wojny zaważył na tej twórczości? Bo mi się wydaje, że to jest, no wiesz, to jest jednak coś takiego, że on tej wojny doświadczył bardzo z różnych, wiesz, bardzo różnych perspektyw, co mu pozwoliło właśnie napisać zarówno opowiadania obozowe, jak i właśnie taki pamiętnik antybohatera, prawda? Ale w pewnym sensie, jak czyta się taki wybór tych zbiór tych opowiadań wojennych, wyszły taki w latach 80., nosił tytuł Krajobraz, który przeżył śmierć. Bardzo mocny tytuł, świetny w ogóle. On miał zresztą mnóstwo dobrych tytułów, ale ten tytuł jest absolutnie świetny, no bo właściwie to jest sytuacja po wojnie. To znaczy śmierć była, no ale dalej wszystko jest, znaczy kwitnie tam, prawda, życie sobie jakoś żyje, nie? Jak byś powiedziała, jak o tym doświadczeniu wojennym, czy to jest doświadczenie, nie chcę za dużo dopowiadać. Ten jego debiut, Krajobraz niewzruszony, troszeczkę w cieniu był oczywiście Borowskiego. Tak. To nie było tak... Trochę miał pecha jakby, miał pecha. Że on z tym swoim skromniejszym trochę, prawda, ustawieniem... On nie obnażał wszystkiego, znaczy nie był gotowy formalnie zrobić tego, co Borowski, czyli też... jakby przejść jeszcze dalej, ale dużo w tych późniejszych opowiadaniach jakby dużo mu się udało powiedzieć. Nie był tak brutalny,
po prostu. Tak, tak, on się nie zdecydował na takie okrucieństwo jako Borowski, prawda? Interesowało go to, myślę, że to też chciał pokazać, jak przeżyć. Znaczy, że on na różne sposoby pokazuje sposoby przeżycia. Takie właśnie nauczyć się oszczędzać kroki, każdy gest oszczędzać, czy właśnie papieros. Czym jest papieros? Istota papierosa to jest obóz właśnie i ten badyl, który możesz zamienić w tytoń i go spalić. Jak się to wie, to się rozumie wtedy, dlaczego papieros towarzyszył mu, kiedy nawet miał raka płuc i już umierał, ale papieros to papieros. Więc rzeczywiście, ale krajobraz, który przeżył śmierć, to jest historia Jonasza Sterna. Jedno z też najważniejszych jego opowiadań. Opowiadań na pewno. Człowiek, tak, który wydostał się spod stosu trupów, ale to opowiadanie jest tak też ciekawe i genialne, bo nie opisuje tylko historii Sterna, który właśnie przeżył, któremu się udało, który się ukrył goły w zbożu, dziewczynka mu przyniosła chleb i ubranie. Po latach, dzięki opowiadaniu Filipowicza, ta dziewczynka rozpoznała, znaczy on tak, rozpoznała, tak, odnaleźli się. Odnaleźli się, bo ona przeczytała ten tekst i mówi, to byłam ja i się znalazła Sterna. Ale ciebie tam jest zrobię opisana... dla tych, którzy nie wiedzą, Jonasz Stern, wybitny malarz, też tak, właśnie należący do grupy krakowskiej, także zaprzyjaźniony z Filipowiczem, z Jarymianką oczywiście. Jego interesują pobocza i w tej historii jest też opowiedziana historia żony Sterna, która nie mogła przeżyć, bo jakby szła w dół, on szedł w górę, on trafił do Budapesztu, pomogli mu przyjaciele, a ona tak bardzo się bała, to, że była Żydówką, że jakby, że właśnie, że nie przeżyła i wszyscy mieli żal do siebie, że jej nie pomogli. Właściwie on opisuje, co czują ludzie, którzy nie mogą kogoś uratować. Czy właśnie co czuje jakaś kobieta, więc bardzo to jest kobieta na przykład na wsi, która nie ma żadnych praw, takie jest opowiadanie ballada, więc jak się uważnie czyta Filipowicza, widać, że jego ważne są dla niego te pobocza, na które w ogóle nie zwracamy uwagi, no bo Stern, historia Sterna, tak, ale tak, zaraz, jest przecież ta żona i wszyscy mają poczucie, że jej nie ocalili. A czy można było jej pomóc, a nie można było jej pomóc, a jak, no tak, pomóc tak, jej, jak tak, to narażać siebie na śmierć. No i się włączają te wszystkie rzeczy, które on potrafi uchwycić. Będzie ostatnie pytanie za chwilę do ciebie, to ci powiem jakie, żebyś mogła się przygotować, bo pytanie można, na to pytanie można odpowiadać godzinę, ale tyle nie mamy. Mianowicie, ile jest autobiografii w twórczości Filipowicza? A ja tylko powiem o moim ulubionym opowiadaniu wojennym, które w ogóle nie dotyczy, znaczy oczywiście za najwybitniejsze uważam Egzekucję w Zoo. To w ogóle jest absolutnie arcydzieło. To cieszę, bo też będzie wznowiona właśnie. Podobnie zresztą jak Pamiętnik antybohatera. Myślę, że te dwie rzeczy właśnie to są takie najlepsze wojenne rzeczy. Ale jest opowiadanie, które niesłychanie lubię. Dałem je tutaj, dlatego że jest miłosnym opowiadaniem do tego mojego wyboru. To jest oczywiście Ślub w małym drewnianym kościółku. Dlatego cię spytałem o tę wojnę, bo Filipowicz moim zdaniem wyszedł jednak z takim poczuciem też absurdu tej wojny i jakby zmaga się potem w swojej twórczości trochę z tym absurdem, jak właściwie przywrócić temu światu pewną stabilność. Nie? A opowiadanie jest bardzo proste. Młodzi ludzie wędrują do parafii, w której wiedzą, że mogą wziąć ślub. Prawda? I przygotowują się do tego ślubu, trochę się zastanawiają, brać, nie brać, może to w ogóle nie ma sensu, prawda, w czasie wojny ten ślub, no ale z drugiej strony bardzo tego chcą. W jakimś sensie w tym świecie chaosu to jest taki gest, jak rozumiem, dla nich pewnej stabilizacji. I przychodzą do tego księdza, z którym jakoś wstępnie byli umówieni, że wszystko w porządku i on ich przyjmuje. To proszę księdza, kiedy mamy przyjść? A to już od państwa zależy, ale przedtem trzeba załatwić takie rzeczy. Wojna jest w środku, jesteśmy w środku wojny, wszystko rozpierniczone. Ale przedtem trzeba załatwić takie rzeczy. Uzyskać w kurii dyspensę od przedkładania pełnej metryki urodzenia dla pana, czyli zgodę na zawarcie ślubu na podstawie wyciągu metrykalnego. To będzie, jak sądzę, załatwione szybko i pozytywnie, zważywszy, że urodził się pan na tak zwanych terenach wschodnich, praktycznie w tej chwili niedostępnych. Trzeba też będzie uzyskać zgodę dla panny młodej i tak dalej. I nagle w tym środku tego piekła ten ksiądz się zachowuje jak taki, prawda, no urzędnik do kwadratu, nie? I muszę powiedzieć, że to opowiadanie, w którym właściwie wojny nie ma tak, jako takiej, nie? Nagle też pokazuje, na czym polega koszmar wojny, wewnątrz której ludzie w ogóle nie potrafią się, jak to powiedzieć, odnaleźć, nie wiem, zrozumieć tego, co się naprawdę stało. Jakby wypierają tę katastrofę, zachowują się ciągle tak, jakby świat był, wiesz, ciągle funkcjonował jak przed wojną.
To też Państwu polecam bardzo to opowiadanie. A teraz Justyna odpowie na ostatnie pytanie, które przed chwilą Państwo słyszeli, a jeśli nie słyszeli, to jeszcze raz przypomnę. Ile jest autobiografii Filipowicza w jego twórczości? Bardzo dużo, zwłaszcza w tej wojennej. To jest, on sam mówi, to jest 70% tego, to jest jego przeżycia, ale i w tych dziecięcych opowiadaniach, których jest bardzo dużo, ale to wcale nie znaczy, że on pisał ciągle o sobie, przeciwnie. On miał a to mnóstwo... opowiadanie z tym ślubem? To nie, jakiś? Nie, chyba nie, nie. Mnóstwo jest bohaterów, na przykład jest bardzo dużo portretów kobiecych, choćby w romansie prowincjonalnym, który jest opowiadaniem o głupim literacie, banalnym literacie i świetnej dziewczynie z prowincji, która wszystko rozumie. Więc te kobiety u niego są bardzo ciekawe, czy bohaterka opowiadania Zazdrość, która jest starą kobietą, która odkrywa, że jej mąż 40 lat temu ją zdradził. To bardzo są ciekawe takie właśnie całościowe konstrukcje, czyli więc albo te zwierzęta, czyli on nie pisał właśnie o sobie. Interesowało go wyjście z siebie, bo jednak ten inny, jakiś obcy, jakiś właśnie najmniej zrozumiałe zjawisko, czyli świadomość kota na przykład, czy właśnie antybohater, ktoś wejść w głowę kogoś takiego, czy panniczkę, czyli dawny komendant obozu, jak on sobie później żyje w latach 60. Więc, Ogród Pananiczkę to też to też była jedna z takich mikroopowieści wojennych. Ale wiesz co, jeszcze jedną rzecz chciałam ci powiedzieć do tej wojny, że ty mówisz, że ta wojna zmieniła, ale też w świadomości tych ludzi, którzy przeżyli wojnę, weszli w nową rzeczywistość, jest duży... To nie jest jakby z opowiadań, to jest jego z życia. Oni strasznie chcieli żyć. Strasznie chcieli żyć i w tych listach, i w tym stylu życia, w tych spływach, kajakach. Oni pół roku siedzieli na tych kajakach, no bo co było robić? Nie można było wydawać, książki były zatrzymane przez cenzurę, no więc ryby, spływy, Sandauer, Stern, Kantor, no takie po prostu jakby młodość przywrócona już koło 40, bo oni wszyscy jakby przeszli przez koszmar wojny, jakby po wojnie w tych latach 50, można powiedzieć najgorszych, stalinowskich, no jedyno właśnie były te spływy i jakieś życie towarzyskie, które się toczyło, pomimo tej rzeczywistości oficjalnej. Słuchajcie, no bardzo to jest ciekawa postać, moglibyśmy tu jeszcze więcej opowiedzieć. Ja myślę, że wrócimy do Filipowicz jeszcze na festiwalu Haupta się pojawi. Teraz będzie przerwa. Nie wiem, jaki jest plan organizatorów, bo to, czy my mamy chodzić i podpisywać książki Filipowicza, to trochę byłoby żenujące, ale jeśli Państwo będziecie chcieli, to nas gdzieś tam zaczepcie w trakcie którejś przerwy na korytarzu. Natomiast bardzo Was zachęcam do lektury, czy naszych wyborów, czy tego właśnie tomu korespondencji z Wisławą Szymborską. No i do tego, żeby w ogóle Filipowicza potraktować jako pisarza, do którego warto wracać, z którym warto wieczory spędzać. Ja muszę powiedzieć, że po całej tej pracy siedzenia kilka lat z Filipowiczem i zaglądania pod podszewkę, czytania tych listów nieczytelnych i w ogóle, coraz bardziej go lubiłam. W ogóle nie, bo są tacy bohaterowie, to ktoś opowiadał. Ale byś się z nim umówiła? Tak lubiłam, w sensie takim, że chyba bym się wstydziła, wiesz, nie, tak by milczał i ja bym się poczuła głupio, ale wydaje mi się, że są bohaterowie, których jak poznajemy ich bardziej, to przestajemy ich lubić, a Filipowicz nie. To prawda, tak, to słusznie. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo. Justyna Sobolewska. Wojtek Bonawicz. Dziękujemy serdecznie. O 17:00 będę tu miał przyjemność rozmawiać z Małgosią Lebną. Bardzo wspaniała poetka, bardzo sympatyczna osoba, także przyjdźcie. Co, jesteś tam? Aha. No, no. O. Pani znalazła, i właśnie może w biografii będzie coś na temat Nowosielskiego, Jerzego, bo on, tak jak słyszałam, jest tę łymkinią i właśnie po prostu chcielibyśmy, gdyby pani znalazła jakieś ślady, bardzo prosimy, że tak powiem, zaznaczyć to, bo wiem, że w tym czasie i w tym towarzystwie. Nie bardzo listów nie było. Nowosielski się to z Różewiczem bardziej i z Przybylskim się przyjaźnił, ale te ślady łemkowskie są na przykład w takim opowiadaniu dotyczącym właśnie akcji Wisła. Jest takie opowiadanie Filipowicza Powrót, które dotyczy właśnie powrotu na te tereny. Także to też była sprawa, która go bardzo zajmowała. Właśnie. Tak.
Po jego śmierci zostało publikowane w Dekadzie Literackiej. Bardzo dziękujemy, że pani o tym przypomniała.